Piotr Kieraga, dzień dobry, zapraszam na informacje. Państwowa Komisja Wyborcza ma zdecydować o sprawozdaniu finansowym Prawa i Sprawiedliwości. Od komisji zależy, czy partia dostanie subwencje na cele statutowe oraz dotację podmiotową. Przed rozpoczęciem posiedzenia przewodniczący PKW Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że w ciągu kilku godzin zostanie podjęta decyzja. Idealna byłaby sytuacja, gdyby, parafrazując nazwę komitetu, można byłoby rozstrzygnąć sprawę nie tylko zgodnie z prawem, ale i sprawiedliwie. Istnieje jednak także możliwość, że będzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie, aczkolwiek niezgodne z prawem, czy wręcz niesprawiedliwe. Podkreślić należy, że rozstrzygnięcia Państwowej Komisji Wyborczej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym nawet w przypadku równości głosów nie decyduje głos przewodniczącego. Mam jednak nadzieję, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają świadomość, że ich decyzja będzie miała olbrzymi wpływ na stan demokracji w Polsce, gdyż decydują nie tylko o wysokości dotacji, ale też i o pozbawieniu w całości subwencji partii politycznych. Przed siedzibą PKW jest nasz reporter Daniel Machnowski. Danielu, powiedz, czy masz jakieś informacje nieoficjalne, jak może brzmieć to orzeczenie dziś, bo wiemy, że w ciągu ostatnich tygodni rząd wywierał presję na Komisję Wyborczą. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak nie chciał tutaj spekulować na temat tego postanowienia, ale na przykład członek PKW Ryszard Kalisz ochoczo chodził po mediach, po stacjach telewizyjnych i mówił, że jego zdaniem to sprawozdanie powinno zostać odrzucone. Dlatego też tutaj przewodniczący PKW był bardziej powściągliwy, ale tak jak powiedziałeś, zarówno przedstawiciele rządu, poszczególnych ministerstw, czy też posłowie Koalicji Obywatelskiej, głównie Koalicji Obywatelskiej, w mediach próbowali wywrzeć taką presję na Państwową Komisję Wyborczą, żeby jednak to sprawozdanie odrzucić. A sprawa tutaj rozgrywa się o 26 milionów złotych, które przysługuje Prawu i Sprawiedliwości w ramach rocznej subwencji na działalność partii politycznej. Kontrowersje dotyczące kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się po tym, jak zasugerowano, że ministrowie mogli wykorzystywać właśnie swoją aktywność polityczną jako ministrowie, a także wywierać naciski na spółki Skarbu Państwa, aby finansowały one kampanię Prawa i Sprawiedliwości. Poprzednie posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej zakończyło się 31 lipca, ponieważ członkowie PKW nie byli w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście dochodziło do nadużyć w przypadku kampanii Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami w 2023 roku. Ale jak powiedział przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, po 31 lipca PKW została zasypana listami od rządzących, od posłów Koalicji Obywatelskiej, od europosłów z różnymi fakturami, dokumentami, które miałyby świadczyć o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nadużywało władzy. Ponadto, kiedy dzisiaj trwał briefing prasowy Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, tutaj również zwolennicy opozycji otoczyli go z różnymi transparentami i próbowali również wywrzeć presję, żeby to posiedzenie było prowadzone w pewnym określonym kierunku, żeby jednak te dotacje z budżetu państwa anulować Prawo i Sprawiedliwości i znacząco je ograniczyć, a przypomnę, że w skrajnym przypadku, jeżeli PKW doszukałoby się nieprawidłowości, nawet 75% dotacji państwowej może stracić Prawo i Sprawiedliwość, czyli zamiast 26 milionów złotych rocznie otrzymywałoby jedynie 6,5 miliona złotych rocznie, co w znaczący sposób ograniczyłoby działalność tej partii. De facto zepchnęłoby na margines życia politycznego największą partię opozycyjną w Polsce. I tutaj pojawia się pytanie, czy nie chodzi właśnie o to, żeby ekipa obecnie rządząca w zasadzie pozbyła się największej partii opozycyjnej i ograniczyła jej działalność. Dziękuję bardzo, Danielu. Daniel Machnowski przed siedzibą PKW trzyma rękę na pulsie. Jak tylko zapadnie decyzja, będziemy Państwa informować.
Ksiądz Michał Olszewski i dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości nie wyjdą na wolność. Sąd Okręgowy w Warszawie przedłużył ich areszt do 21 listopada. Przypomnijmy, że kapłan i kobiety przebywają tam od marca. Areszt miał nie być przedłużony. Ksiądz oraz urzędniczki mieli wyjść na wolność z końcem sierpnia. W połowie miesiąca usłyszeli jednak nowe zarzuty. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w pełni podzielił zdanie prokuratury i przedłużył areszt całej trójki podejrzanych o 3 miesiące do 21 listopada. Sąd zastrzegł, że uzasadnienie będzie sporządzone w ciągu najbliższych 7 dni. Nie był w stanie jeszcze tego uzasadnienia sporządzić w tak krótkim czasie. Z tego, co się nam udało dowiedzieć, sąd uważa, że prokuratura powinna mieć jeszcze czas, żeby tak naprawdę to postępowanie prowadzić. Brak słów, żeby to w ogóle skomentować. Sąd niestety wpadł w tę pułapkę, którą zbudował prokurator, to znaczy przyjął kwalifikację z grupy przestępczej. Chociaż jest to, tak jak powtarzam, kwalifikacja pozorna, stworzona tylko z tego powodu, że sąd apelacyjny skrócił ten areszt. No i tak naprawdę sąd okręgowy podważył ocenę sądu apelacyjnego w Warszawie, dlatego że sam prokurator dzisiaj przyznał, że nie ma żadnego nowego materiału dowodowego. No ten sam materiał dowodowy 31 lipca sąd apelacyjny ocenił jako taki, który pozwala na stosowanie aresztu do 31 sierpnia. Na pewno będę składał zażalenie na tymczasowy areszt tej sprawy i bardzo poważnie z uwagi na taką postawę sądu będę się zastanawiał, czy już z uwagi na przewlekłość tego stosowania tymczasowego aresztowania w sprawie urzędniczej nie będę skarżył tego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trwają poszukiwania drona, który kilka dni temu przekroczył polską strefę powietrzną i zniknął z radarów. W rejonie poszukiwań jest nasz reporter Bartosz Utnicki. Bartoszu, powiedz, czy są jakieś nowe informacje, które kierunkują te poszukiwania, jak w jakiś sposób ograniczają zakres tych poszukiwań? Jak Państwo widzą, żołnierze przygotowują się już do wyruszenia na tutejsze pola, lasy czy łąki w celu zidentyfikowania, co stało się z tym obiektem. Problem w tym, że z dnia na dzień wiemy coraz mniej. Na wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk mówił, że nie wie, czy w ogóle coś wleciało w polską przestrzeń powietrzną, ani czy był to jeden dron, czy dwa drony, więc nie dość, że nie wiemy, co wleciało w polską przestrzeń powietrzną, nie wiemy, czy wleciało, ani nie wiemy, czy wciąż się znajduje na terytorium naszego kraju, czy nie. Więc nie wiemy, czy żołnierze szukają czegokolwiek. Do dzisiejszych działań oddelegowano 170 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy będą wspierani przez śmigłowiec bojowy. Jak Państwo widzą, za moimi plecami trwa właśnie odprawa. Nie wiadomo, co stało się z tym niezidentyfikowanym obiektem. Z dnia na dzień wiemy coraz mniej. Przypomnijmy, że w marcu rosyjska rakieta wleciała na niecałą minutę w polską przestrzeń powietrzną. Wtedy też spotkało się to z brakiem reakcji. Ale natomiast w sierpniu 2023 roku ówczesny europoseł Platformy Obywatelskiej, dziś minister spraw zagranicznych, tak? Radosław Sikorski, mówił, że obiekty, które naruszają polską przestrzeń powietrzną, należy zestrzeliwać. No jednak, jak Państwo widzą, kiedy przyszło do rządzenia, już trochę gorzej i ta decyzyjność i generalnie podejście rządu do kwestii bronienia granicy się zmieniło w kontekście tego, kiedy byli oni w opozycji. Z miejscowości Cześniki, Bartosz Utnicki, Republika. Strażacy żegnają dziś jednego ze swoich kolegów. Starszy ogniomistrz Łukasz Włodarczyk zginął podczas akcji przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu podczas gaszenia kamienicy. Na miejscu w Tuchorzy jest nasz reporter Janusz Życzkowski. Dzień dobry. Tak, uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą mszą, w której biorą udział poza oczywiście rodziną, mieszkańcami Tuchorzy, skąd pochodził świętej pamięci strażak, ale również strażacy z całej Polski. To trzeba wyraźnie podkreślić i o tym powiedzieć. Strażacy poczty sztandarowe ze wszystkich komend wojewódzkich, reprezentacje, kompania reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość o godzinie 11:00 tuż przed mszą rozpoczęła się odczytaniem rozkazu czy też decyzji wcześniej pana prezydenta Andrzeja Dudy, który odznaczył pośmiertnie
strażaków Krzyżem Zasługi za dzielność. Odczytany został również życiorys zmarłego strażaka. Później rozpoczęła się uroczysta msza, a już za chwilę z kościoła parafialnego do kaplicy cmentarnej i na cmentarz ruszy kondukt żałobny. Kondukt żałobny przejdzie przed właśnie tutaj, gdzie jestem w tym momencie, przed komendą Państwowej Straży Pożarnej, właściwie Ochotniczej Straży Pożarnej, bo świętej pamięci strażak Łukasz, starszy ogniomistrz, był również strażakiem, ochotnikiem i właśnie tutaj w tej komendzie służył, stąd również ruszał na akcję. To smutna uroczystość, ale także taka, która pokazuje, jak bardzo ważna i niebezpieczna jest praca polskich strażaków. O tym mówią dzisiaj wszyscy. Są także przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich. No i tak jak powiedziałem na początku, tłumy strażaków, których, to, jeśli to możliwe, to już za chwilę pokażemy na antenie telewizji Republika i w naszych kolejnych wiadomościach. Dziękuję bardzo. Dzięki. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Deficyt budżetu państwa wyniesie aż 289 miliardów złotych. Do tego ekonomiści zapowiadają wzrost inflacji, co przełoży się na wzrost cen. Rząd zapewnia, że sytuacja jest opanowana. Zaciskać pasa będzie trzeba nie tylko na szczeblu rządowym. Podwyżki mogą dotknąć najmniej zamożnych. Ucierpią, jak zawsze, najmniej zamożni, na przykład emeryci, którzy w tym roku dostaną niższą 14. emeryturę. Wyniesie ona 1780 zł 96 groszy, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. To mniej niż rok wcześniej, aż o ponad 800 zł. Do tego 1 100 000 seniorów nie dostanie czternastki, bo zdaniem państwa ich finanse poprawiły się na tyle, że nie wymagają już pomocy. Jestem tym wstrząśnięta, jeśli chodzi o ubecką emerytury. Wydaje mi się, że nie jest to sprawiedliwe, dlatego że co innego było mówione, a co innego jest robione, więc dla mnie to jest w ogóle jakieś niepojęte. Szkoda by było, jakby mi nie dali tej trzynastki czy tam czternastki. Przecież no z czego żyć? Ten rząd, co był poprzednio, bardzo dobrze robił dla emerytów, dla starszych ludzi, nie? A ten, co jest obecnie, to nie za bardzo. Jak ja mam najniższą emeryturę i mieszkać w mieście, płacić tyle za mieszkania, no bój się Boga, nie w życiu. Kwestie problemów finansowych obecnego rządu skomentował w programie Michał Rachoniedziemy poseł Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Tam, gdzie rządzą politycy Platformy Obywatelskiej, tam zawsze brakuje pieniędzy. To jest bardzo symptomatyczne. Pieniędzy nie ma w spółkach Skarbu Państwa, które zaczynają szorować po dnie. Spadki zysku Orlenu o kilkanaście miliardów na przestrzeni ostatnich, tylko kilku ostatnich miesięcy. Jastrzębska Spółka Węglowa na stracie. PKP Cargo na stracie. Zyski innych spółek Skarbu Państwa znacząco niższe niż w latach ubiegłych. Dzisiaj okazuje się, że będzie rekordowy deficyt, jakiego nie było chyba od 2010 roku. Finansów publicznych, dziura budżetowa Donalda Tuska. I po to dzisiaj się to właśnie mówi, po to tak się prowadzi sprawy polskie, żeby w przyszłości można było obcinać właśnie te wszystkie programy społeczne i mówić ludziom, no słuchajcie, no nie ma pieniędzy, musimy budżet urealniać, w związku z tym będziemy musieli wam zabrać 13, 14 emeryturę, będziemy musieli zabrać kolejne programy, które były realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a no pieniędzy na nasze obietnice nie ma. Nie ma na składkę zdrowotną, obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. My jako Prawo i Sprawiedliwość nawet ułatwiliśmy tutaj sprawę koalicji, ponieważ przygotowaliśmy stosowny projekt ustawy w tej sprawie. Ustawy nie poddano pod głosowanie, w związku z tym przedsiębiorcy mogą marzyć, mogą liczyć. Składki niższej zdrowotnej najprawdopodobniej nie będzie. Młodzi liczą na tani kredyt na mieszkania. Tego też nie ma w planach. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Za moment Monika Borkowska. Do zobaczenia.